No i wiecie co, mam ochotę na obiad dzisiaj zrobić kormę. Go! Jedziemy! Monia patrzy, co ja tam wyję z tyłu! Nie, do torebki wody nie chcę chować. Wezmę do auta. Ty masz też 100. I ja widzę. Cześć! Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ustawiam sobie fotel, bo Wojtek ostatnio jechał moim samochodem. Mamy dzisiaj taki dzień, wiecie co, żałuję, że wczoraj vloga nie nagrywałam, mieliśmy tak piękne słońce, ale było tak cudownie. Dzisiaj niby jest ciepło, ale tak jakby miało zacząć padać, takie wiecie, takie mleczne niebo, o. I wiecie co, wybrałam się z Maksem z domu, bo jedziemy do Lidla na zakupy, a później jedziemy na plac zabaw, żeby się Maksiu trochę pobawił. Taki luźny dzień robimy sobie dzisiaj i... Pokażesz na jaki plac zabaw, tak. Dzisiaj będzie u nas późnym popołudniem pod wieczór Monika. Chyba ją odbiorę z pracy, zostaje u nas na noc. No i wiecie co, mam ochotę na obiad dzisiaj zrobić kormę. Pierś z kurczaka, sosik z Lidla, ryż z Lidla, który uwielbiam i dużo kolendry. Także to na pewno kupię w Lidlu. A co jeszcze? To się okaże. Ruszamy. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Listen the rhythm, I'm feeling brand new. Keep pushing forward. Dojechaliśmy już do Lidla. Maksio? Co? A czy ty wiesz, że dzisiaj do ciebie Monika przychodzi? Nie wiem! A czy ty wiesz, że ona zostanie na noc? No ale nie wiedziałem. No nie wiedziałeś, teraz już wiesz, cieszysz się? Tak. Monia będzie i cię do szkoły jutro zaprowadzi. I odbierze ze szkoły, bo będzie spała u ciebie dzisiaj. Ale będzie się działo, co? Tak. Ja, ale będzie ci się bawić. Ale mama będę chciał spać dzisiaj na materacu na ziemi. Na materacu na ziemi byś chciał spać? Tak. A mama będzie spała na moim łóżku. No dobra, będziemy się kierować powoli do kasy. Ja jeszcze po drodze tylko napoje chwycę, ale nagram Wam, co mam już w wózku. Trochę tego się nazbierało. Co chwilę coś, wiecie, w rękę wpadało. No więc tak, mamy tutaj dwa razy korma sos. Pod spodem mam, coś się w Lidlu nowego pojawiło. Takie plasterki salami. To jest za funta 29, myślę, że cena dobra. Mam tutaj kiełbasę mazurską. Sery cheese strings. Ojejka, czekajcie, bo tutaj mam poprzykrywane. Mój ulubiony ryż w saszetkach. Dwa razy mozzarella. Mam tutaj, albo tutaj, zaraz będę nagrywać. Papryka. Mam tutaj kale. Jejka, jak to się nazywało? Nie, no zapomniałam, napiszę Wam tutaj na ekranie. Kolendra. Arbuz. Jajka. Tak, to teraz kupiliśmy. Mam tutaj jabłuszka zielone, ananas, dwa razy ogórek,
mini kolby kukurydzy, jabłuszka czerwone, takie mniejsze, dwa razy pieczywo czosnkowe z serem, dwa razy winogrona, mini ogóreczki, one są tak chrupiące, ser masdam, duże opakowanie. Tutaj mam trzy razy pączek. Maksiu, nie przerzucaj mi tu, bo się pomylę. Tutaj chleb na zakwasie z ziarnami. Ser tarty mozzarella. Dwa razy bagietka. Sałata rzymska. Grillowana pierś z kurczaka. Gotowana pierś z indyka. Jogurty w greckim stylu z takim sosem truskawkowym. Maksiu, i wiecie, co tu jeszcze wzięłam? Lasagne. Dawno nie miałam tej ich lasagne. I jakiegoś dnia sobie zrobimy. Nie dzisiaj, ale może jutro? No i idziemy dalej. Napoje i nie, mleka nie muszę. Mleko mam. To nie wiem, sok jeszcze dla Maksa. O. O, ja cię po drodze zobaczyłam jeszcze tutaj grecki tydzień. Chyba jeszcze coś dorzucę do wózka. Same pyszności tu mają. No więc do wózka jeszcze dołożyłam napój owoce lata. Dołożyłam pastę do zębów dla Maksa. Taki sosik, czy co to jest? Taki dip, sosik, tzatziki. Takie gęste dosyć. Mam tutaj też smarowidło. Taki serek z pomidorami i oliwkami. Feta w oleju z przyprawami, z ziołami. Ojej, taki serek jeszcze mam. Fajny będzie z balsamiko. Czekajcie, tutaj jeszcze masło włożyłam, niesolone. Mam tutaj jeszcze sałatę. Tutaj są takie kieszonki z kurczakiem i grzybami. Kieszonki stek. Ja tak mówię na to kieszonki. Coś jeszcze brałam. I dip taki z bakłażana. I jeszcze wzięłam zgrzewkę coli. Chciałabym coś wam powiedzieć. Co byś chciał powiedzieć? Chciałabym powiedzieć, co ja tam widziałam. A, tam... Widziałem 3-0-0-1-0. Nie, tam było 30%. 3-0%. Ale ja mówię tak. Mm-hmm, no bardzo fajnie mówisz. 3-0-0-1-0. 3-0-0-1-0. Zaraz będziemy z tym takim. Za wszystko zapłaciłam 72,79, ale trochę tutaj jest zakupów. No i już cały sklep słyszał, że Maksiu będzie teraz funta wrzucał do maszynki. Z panem ochroniarzem rozmawiał, z panią kasjerką, z ludźmi. To chciałeś? Dobra, to wrzucaj pieniążka, czekaj. To tak ma być ustawione? Okej. I mocno kręcisz. Mocno, 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 mocno. Wypadło już chyba. Wypadło. Ciekawe, co to będzie. Pokaż. U, komuś zaczęło piszczeć. A, bo koszyk ktoś wziął. No i mamy jajo. No i co tam w środku było? Jaka ekscytacja. Ojej, to jest ryba z glutami w środku. O, fuj! A fuj! Dobra, idź wyrzuć śmieć. Zakupy zapakowane, Max zapakowany. Jedziemy na plac zabaw. Dobrze, za chwilę zjesz? Jakie fajne one. Dobra. Jesteśmy w parku koło Lidla. Znaczy no kawałeczek dalej, ale tutaj w tym rejonie. Słucham. No idę, idę. Co to jest rybka? Została. To chyba jest rybka cyklejana. O, to jest rybka cyklejana. No i długo Max się rybką nie pobawił. Właśnie pękła.
kulki wypadają. Taka ładna, a takie cieniutkie, wiecie? No i tak sobie pomyślałam, że wiecie co, chyba dosyć dużo za te 70 funtów w tym Lidlu kupiłam. Nawet dobre produkty i dobre ceny. Dobre, no bardzo lubię w Lidlu kupować. Zawsze wydaje mi się, że mają chyba najtańsze ceny. No tego jeszcze nie było, ale połknij szybko. Mama z Maksiem będzie teraz ze zjeżdżalni jechać. Razem będziemy, tak? Na kolankach. No, połknąłeś? Ready? Steady? Go! Jedziemy. A co ty masz w rączce? Pokaż, co ty masz w rączce. Właśnie odebraliśmy Monikę i on dostał taką książkę od Moniki z Majorki, z tej jaskini, w której Monia była. I zobaczcie, Mariona i Max, o Maksiu książka i o smoku. Fajna. Weszliśmy do domu i zobaczcie, co odkryłam. No świetnie wymyślili. Połowa jest napisana po hiszpańsku, a połowa po angielsku. No ekstra, naprawdę wymyślili. I na końcu jeszcze zobaczcie zadania. Tu dróżkę trzeba znaleźć, tu różnice, a tutaj cyferki połączyć. Bardzo fajna książka. O, tutaj, Majorka. Maciek nie chce zejść na dół, tylko mi tu przyniósł do pokazania, więc i Wam pokazuję. Kupił sobie takie eleganckie buty do pracy, ale zobaczcie, jakie fajne wkładki mają. Kupił w Nexcie, drogie dosyć były, 40 funtów kosztowały, ale potrzebował takich eleganckich i koszulkę kupił sobie, taką w paseczki, jak ja uwielbiam takie. To jest granatowo-biała w kamerze, a nie, no widzicie, że granatowe. I ona kosztowała 16 funtów, ale bardzo fajne, naprawdę. Jest godzina 12, chciałabym, żeby była 12, jest godzina 20:15. Właśnie nałożyłam wieczorną pielęgnację i wyszło dzisiaj inaczej. Miało być curry na obiad, ale Monika okazało się, że w pracy jadła i że w ogóle nie będzie głodna, jak tutaj przyjdzie. No to my skończyliśmy wczorajsze resztki tak zwane, a będziemy teraz z Moniką gotować curry na kolację. My zjemy na kolację i od razu do pracy, kto tam jutro idzie, będzie miał do zabrania. Także dobrze wyszło. No ale wiecie co, jakoś tak mi się chłodniej zrobiło i mówię, idę założyć mojego szarego miśka. Max już śpi, także teraz już tylko luz wieczorny. I tak, ugotujemy te curry i chyba z Moniką sobie jakiś, nie, serial nie, jakiś film. Mam ochotę na jakąś komedię, może jakąś komedię obejrzymy na Netflixie. Ale to za chwilę, najpierw idziemy gotować. Wszystko już tutaj przygotowałam, no więc dwa sosy korma i jak wyleję je na patelnię, to zawsze jeszcze tak do 1/3 wysokości słoika wlewam wodę, mieszam tą całą, wiecie, resztkę, tą zawartość, co tam została i wylewam na patelnię, tak samo z drugim, bo ten sos jest gęsty dosyć, Wam powiem i naprawdę ma taką idealną konsystencję, 1/3 albo nawet i połowę, zależy jak tam akurat mi się naleje. Ryż ugotuję cały, 4 woreczki, bo jak dzisiaj będziemy jeść, jutro do pracy, kto tam chce weźmie, to może jeszcze zostanie trochę do podjadania. Mam tutaj te mini kolby kukurydzy, kolendra, pora kawałek mam. No i jarmuż, ja wcześniej zapomniałam, jak się kale nazywa, to jest jarmuż. Jarmuż oddzielę od tych grubych gałązek, ale wezmę chyba tylko tak pół opakowania, albo nawet mniej, no może pół. I najpierw tak podduszę na patelni pora, potem dorzucę kale. A mięsa nie wyjęłam, no właśnie kurczaka podsmażymy. Mięso mam tutaj w woreczku, bo się rozmrażało w lodówce i to są takie bardzo fajne fileciki, takie podłużne. Kupiłam kiedyś całe opakowanie w Costco i na porcję podzieliłam. Będzie pysznie. Tyle kale przygotowałam. I never got it, what you have to go. I guess this world's too slow.
I gotowe. Tutaj przygotowałam łoka dla Moniki. Ona tutaj zaczęła już mięsko kroić. Zaraz po paznokciach. No. Teraz jak nagrywam, to akurat nie idzie. Nie stresuj się, Monia. Za mały nóż, no. No bo ja go brałam tylko do tego opora. Ale jak pachnie ta kolendra, nie? I nic. Ale jaki gęsty, to nic, ale jaki gęsty. O jeny. Chyba pół słoika wody nalejesz. Nie radzisz sobie z otwieraniem? Drugi też taki gęsty. Dłuższa łyżka, jak A zobaczcie, co ja dostałam od Moniki. Kapsułki kawy przywiezione z Majorki. Oni tam mieli taką maszynę, coś w takim stylu jak moja, właśnie do kawy. I nie wypili całej i nie chcieli wyrzucić czy zostawić, zabrali dla mnie. I to jest bardzo miłe. Spróbuję sobie hiszpańskiej kawusi. I wszystko już gotowe. No powiem Wam, że tak fajnie wygląda te curry z tym jarmużem. No ekstra. To kukurydzę tylko na 5 minut dosłownie wrzuciłyśmy. No i resztę też już jest gotowy, także będę wyciągała na sitko. I jemy! I nasza kolacyjka gotowa, no to wiecie co, no to tak pyszne wyszło, że po prostu ja nie mogę. Ja nie wiem, ja ostatnio jakoś nie lubię curry, jeżeli mam gdzieś iść zjeść, albo wiecie, takie gotowe dania, co już są, co się w domu podgrzewa, też mi nie za bardzo smakują, ale to z Lidla, no po prostu tak mi smakuje i za każdym razem jakiś inny dodatek dodajemy. Kiedyś przecież z Moniką paprykę dodawałyśmy, dzisiaj właśnie ten jarmuż i tą kukurydzę, no pychotka, pychotka. I wiecie co, my sobie to będziemy w łóżku tutaj jeść, bo już mamy Netflix. A ty myślałeś, że przy stole? A no możemy z Maćkiem przy stole. No dobra, zobaczymy. W każdym razie Netflix już uruchomiony i jakiś taki film, wiecie co, zaczął, jak Monika otworzyła Netflix, to jakiś tam film w tle zaczął, no co robić, no się rozpoczął. Jaki to był tytuł? I powiedziałam Monice, a możemy spróbować właśnie to obejrzeć. Tylko tytuł jaki to był? Far Away. Far Away? Mhm. Far Away. Jeden wyraz to był, nie? Far Away. Mhm.
Nie mam pojęcia, czy to będzie fajne, czy nie fajne. Wydaje mi się, że to nie jest komedia. Chciałam komedii, ale jak właśnie ten urywek leciał, to mi jakoś się zachciało tego oglądać. Także no zobaczymy. Napiszę wam najwyżej tutaj na ekranie, czy mi się podobał, czy nie. No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo gozaré. Maciek kupił sobie ostatnio koszulę, ale zobaczcie jaką. Dosyć droga była, chyba 36 funtów kosztowała, ale bardzo ładna. Dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Yeah, 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 yeah. Baby, si se nos da, yeah, yeah. Será lo que será, yeah, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, yeah. Toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, yeah, yeah. Será lo que será, yeah, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, yeah. Toda esa curiosidad. Solo yo sé de ese lunar. Solo tú comes el pastel. Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer. Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer. Baby, yo te hago soñar algo más rico que la miel. Mi droga que te dicen, no digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen. Przyjechaliśmy do Costco. Monika bardzo chciała zobaczyć co tutaj nowego, bo dawno jej nie było. Ale wracam się do auta, bo Wojtek zapomniał portfela. Piękne słoneczko świeci. Tak jakiś spokojny dzień dzisiaj. Tak ludzie spokojnie chodzą, a zazwyczaj tak się spieszą. Fajnie. Rachunek wyszedł 66,79 i mamy dwa razy glony suszone. Wzięłam koszulkę. Taką, o taką właśnie. Ostatnio się nad nią zastanawiałam i dzisiaj się zdecydowałam. Mam mydło, Carex do mycia rąk 5 litrów, dwa razy mleko, krewetki, skrzydełka. Tutaj mamy jeszcze te topy sportowe, dwa razy szare. Ostatnio kupiłam ciemny, taki grafitowy i różowy. Dzisiaj wzięłam dwa szare, bo bardzo fajnie się noszą i chlebki. I to wszystko. 72? Aha, bo ja netto patrzyłam. Tak, 71,98. Pepsi czy co? No, mam chcę Pepsi. Pepsi już jest. A, no to ja Fantę, Tango, pomarańczowe. Nothing that can pull us under. You wanna take the pain away, but know that I was born as a fighter. We fade, but we're better than that. We're better than that. Uuuu! Monia patrzy, co ja tam wyję z tyłu. Cieszę się słońcem. Ale fajnie. No? Dopóki nie przyspieszysz. Teraz już będzie mniej fajnie. Zawsze jak Monika jest u nas na noc, to pokazuję wam nowe kosmetyki. Tutaj mamy nowy kosmetyk z Lasha. Monika dostała go na urodziny od Maćka. To jest taki spray i dosłownie taką bardzo przyjemną mgiełką psika. Jest to primer odżywczy do włosów. Tak można w ciągu dnia sobie, wiecie, spryskiwać albo po myciu na mokre, na włosy suche. I to jest o zapachu migdała, kokosu i mleka. Mleka owsianego. Naprawdę świetne to jest. Nie wiem dokładnie ile kosztuje, ale ponad 20 funtów. Ale naprawdę taka bardzo przyjemna mgiełka leci. Tutaj mamy w szklanej butelce taki toner do twarzy o aromacie arbuza,
aha, ma nadawać cerze taki glow, taki blask. A tutaj mamy taki roll-on, o zobaczcie, metalowa końcówka. I to jest taki preparat na pryszcze, glow hop. I jeszcze zobaczcie, co my teraz będziemy jeść. Akurat 4 lody były w środku, więc ja wzięłam, Wojtek, Monika i Max, lody Parma Fiolet. To są te takie, ja cukierki ich bardzo lubię, to są takie perfumowane, pyszne. Zaraz zobaczymy, jak w środku ten lód wygląda. O, takie pyszności. Teraz kroję arbuza, to jest ten, którego w Lidlu kupiłam. Zobaczcie, jaką ma cienką skórkę. Bardzo ładnie wygląda, ale mógłby być trochę bardziej słodki. Zobaczcie, co my mamy w domu. Ogródek. Wiecie co, no ja nie wiem, co się dzieje. Jeszcze nigdy w maju nie było aż tak zimno. Czy wy wiecie, że ja do dzisiaj Maxa rano do szkoły odwożę w kurtce zimowej? Serio, no normalnie, ja nie wiem. Tak do godziny 9, 10 jest tak naprawdę chłodno i później dopiero zaczyna być ciepło. Chociaż już nawet, wiecie, Anglicy przyzwyczajeni, oni to już nawet do szkoły dzieci odprowadzają w spodenkach, w koszulkach. Ja dalej w kurtce. No i mamy ogródeczek, bo w nocy jak mamy 4-5 stopni, to boję się, że wiecie, za zimno tym pomidorkom będzie, więc na noc biorę tutaj, na taką folię kładę, potem wykładam i to takie w kółko noszenie. Ale wiecie, jak to nam tak pięknie rośnie, to już chcę zadbać o to. Także za dużo dzisiaj nie nagrałam, ale generalnie, ja nie wiem, no cały czas coś robiłam. Pracowałam przy komputerze, potem sprzątałam, potem no teraz jedzenie zrobiłam Maxowi i Monice. Monika za dużo nie je, oni jedzą te wczorajsze kary. Monika za dużo nie je, bo potem z Wojtkiem będą krewetki jeszcze robić. Te, które dzisiaj Wojtek w Kostko kupił. Także to na koniec Wam nagram jeszcze. Ja nie będę krewetek jadła, ale oni, wiecie, przepadają za takimi pysznościami. No i co, ja położę Maxa spać. Monika dzisiaj jedzie do domu, ja dalej będę montowała vlogi. Bardzo dużo mam pracy, no. Ja nie wiem, jakoś te godziny w ciągu dnia tak szybko lecą, że się z niczym nie mogę wyrobić. Dobra, także będę się na dzisiaj z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za spędzenie tych dni razem ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. Zostawcie mi serduszko w komentarzu i do zobaczenia już niedługo w kolejnym vlogu. Pa kochani, buziaki i dziękuję, że byliście.